Otwierając konferencję, pan poseł Jaworski mówił o polityce rządu Donalda Tuska wobec niezależnych mediów. Pan pamięta politykę wobec niezależnych mediów od czasów Edwarda Gierka. Kiedy pana zdaniem ta polityka była taka, jak powinna być, wzorcowa? No, wzorcowa nie była nigdy. Po okrągłym stole trochę pozorów, trochę tego pluralizmu, ale ograniczonego, wprowadzono. Natomiast w ostatnim czasie widzimy wręcz takie nasilenie tych represji i powrót już nawet taki bez białych rękawiczek do tego, co było w latach 80. Jedną z takich reform sztandarowych, których wszyscy się domagali po zmianie ustroju, była likwidacja cenzury. Czy nie uważa pan, że likwidacja cenzury w pewien sposób stała się pochwałą nieodpowiedzialności? Ludzie z jednej strony nie mają tego bata cenzury, i mogą powiedzieć wszystko. Czy nie trzeba tego jakoś jednak kontrolować, chociażby po to, żeby nie było oszczerstw, zniesławień czy zwykłej nieprawdy? Myślę, że to powinno być pozostawione jednak sądownictwu, i to w zasadzie sądom cywilnym, raczej prawo karne, które coraz częściej wchodzi w sprawy mediów, nie powinno to ingerować, a jednak sprawy cywilne, jak to jest w cywilizowanych krajach. I no oczywiście trzeba by tu przy okazji usprawnić działanie tego sądownictwa, bo w sprawach takich medialnych to muszą być działania szybkie, a u nas jak sprawy toczą się po dwóch, trzech latach, to nie ma odpowiednio szybkiej reakcji. Zaresztować nakład gazety można i jak się sprawa skończy po dwóch latach, to go zwolnić. Właśnie, albo odwrotnie, ktoś rzeczywiście został spotwarzony, sponiewierany i tam dwa, trzy lata musi czekać na decyzję sądu cywilnego. Także no, u nas jest taka właśnie pokusa, żeby użyć tych instrumentów karnych, ale ja uważam, że instrumenty karne, nawet w przypadkach ewidentnych pomówień, zniesławień, raczej nie powinny być stosowane. To powinna być sprawa sądownictwa cywilnego, moim zdaniem. A cenzura, jeśli chodzi o cenzurę, to w niektórych państwach komunistycznych istniała podobna cenzura jak w Polsce, ale w Bułgarii, w NRD, jeszcze w kilku państwach formalnie instytucji cenzury nie było, aczkolwiek funkcjonowała ona i całkiem dobrze może nie ostrzejsza w Polsce. Nie zgłębiłem tego tematu. Raczej sądowa była, nie? Instytucjonalna. No, represyjna to co innego, ale cywilnej przede wszystkim. No. Cenzurę prewencyjną z PRL-u. Ale nie do kamery. Czy pan nie uważa, że efekt medialny działań jest ważniejszy niż taki efekt rzeczywisty? Czy pan pewnych rzeczy nie robi po to właśnie, żeby zrobić wokół siebie hałas, a nie żeby osiągnąć jakiś cel? No tutaj podałem dwa przykłady. Właśnie to pana odejście z kancelarii prezesa Rady Ministrów i niezłożenie skargi na wyrok, który był jawnie niesprawiedliwy. No, złożenie skargi spowodowałoby to, żebym musiał udowadniać, że nie jestem wielbłądem. No, uważałem, że te 15 dni to nie są tego warte. No, być może jak bym został skazany na 2 lata, to pewnie bym się odwoływał. A tak, no, byłem ciekawy, czy rzeczywiście dopną swego i zrealizują ten no, haniebny wyrok. No i zrealizowali. Ale tutaj się wręcz nie spodziewałem reakcji ludzi
i uważam, że reakcja była bardzo, bardzo dobra, no fantastyczna. Jestem w ogóle wdzięczny tym osobom, że się zaangażowały. No i przykro, że u nas jest tak, że musi być jakaś afera medialna, na przykład no, wsadzenie kogoś do więzienia, aby pewne działania mogłyby być skuteczne. Ja naprawdę wolałbym na spokojnie gdzieś pisać sobie jakieś teksty. No zresztą robiłem to, pisałem, ale to mało kto się tym interesował. Natomiast no niestety u nas ludzie widzą problemy dopiero kiedy dzieje się jakaś afera. A demonstracyjne odejście z rządu? Demonstracyjne, no nie tyle demonstracyjne, co nie widziałem tam miejsca dla siebie, no po prostu nawet mnie może nie zmuszano bezpośrednio do udziału w rzeczach złych, no ale uważałem, że nie można swoją osobą firmować działań rządu, który no, oszukuje ludzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.